Obserwacja bezpieczeństwa. Plac budowy to ruchliwe miejsce, w którym wiele czynności odbywa się w tym samym czasie. Łatwo wyobrazić sobie sytuacje, w których bezpieczeństwo może zostać przeoczone. Kluczowe jest jednak zidentyfikowanie takich sytuacji i podjęcie odpowiednich działań. Oczekuje się, że wszyscy będziemy reagować, gdy zaobserwujemy niebezpieczną sytuację, wprowadzając natychmiastowe ulepszenia lub zgłaszając uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Uczynienie tego rutynową kwestią pozwala unikać urazów. Przyjrzyjmy się, czym jest obserwacja bezpieczeństwa i jak możemy poprawić kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Upewniajmy się, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domu. Obserwacja bezpieczeństwa to raport lub notatka sporządzona na temat stanu, zachowania lub sytuacji, która może potencjalnie spowodować szkodę lub obrażenia. Jest to sposób na identyfikację i udokumentowanie potencjalnych kwestii bezpieczeństwa, zanim doprowadzą one do wypadku. Obserwacje bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę w utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy. Rejestrując te obserwacje, można wprowadzić ulepszenia w procedurach bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim osobom pracującym na miejscu. Pozwala to również jak najszybsze zajęcie się problemem, dzięki czemu możemy zapobiec potencjalnym wypadkom. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja obserwacja jest warta zgłoszenia, zgłaszaj ją zawsze. Rodzaje obserwacji bezpieczeństwa. Rozpoznawane są cztery rodzaje obserwacji bezpieczeństwa. Niebezpieczny stan, niebezpieczne działanie, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, wypadek. Wszystkie są równie ważne i należy je zgłaszać. Zawsze pamiętaj, że im wcześniej zgłosisz niebezpieczną sytuację, tym wcześniej zostanie ona rozpatrzona i istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że przerodzi się ona w wypadek. Po pierwsze, niebezpieczny stan. Niebezpieczny stan odnosi się do każdego rodzaju zagrożenia lub potencjalnego zagrożenia, które może spowodować obrażenia lub chorobę osoby lub uszkodzenie mienia. Na przykład uszkodzone narzędzia lub sprzęt, niewłaściwie umieszczone przedmioty stwarzające ryzyko upadku lub nieodpowiednie podpory czy zabezpieczenia, takie jak niedokończone poręcze, brakujące krawężniki. Po drugie, niebezpieczne działanie. Niebezpieczne działania to wszelkie działania lub zachowania, które narażają nas samych lub innych na niebezpieczeństwo. Działania te mogą być wykonywane przez osoby nieświadome zagrożeń lub ignorujące procedury bezpieczeństwa. Przykłady obejmują niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, chodzenie na skróty w procedurach roboczych lub obsługiwanie sprzętu bez niezbędnego szkolenia lub upoważnienia. Po trzecie, zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to incydent związany z pracą, który nie spowodował obrażeń, ale miał miejsce wśród pracowników znajdujących się w okolicy i mógł spowodować obrażenia lub śmierć. Przykładem może być spadający przedmiot, który nikogo nie uderza, osoba tracąca równowagę, ale nie spadająca. Kiedy coś się wydarzy, a Ty powiesz, tym razem miałem szczęście, potraktuj to jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe. Po czwarte, wypadek. Wypadek definiuje się jako niefortunne zdarzenie, które ma miejsce nieoczekiwanie i nieumyślnie, zazwyczaj skutkujące uszkodzeniem ciała lub obrażeniami. Jak zgłosić obserwację bezpieczeństwa lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe? Zgłaszanie obserwacji bezpieczeństwa jest szybkie i łatwe. Możesz dokonać następujące czynności. Po pierwsze, użyj aplikacji Dalux do rejestracji. Zapewnia ona łatwy sposób raportowania poprzez przesłanie elektronicznego raportu bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za dany obszar. Informacje na temat korzystania z aplikacji można uzyskać od Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Po drugie, skontaktuj się ze swoim brygadzistą, kierownikiem liniowym, przedstawicielem do spraw bezpieczeństwa lub bezpośrednio z członkiem zespołu HS-NWE, a chętnie Ci pomogą. Jeśli jesteś świadkiem wypadku, zawsze zgłaszaj go osobiście swojemu przełożonemu lub członkowi zespołu HS-NWE. Sugestie dotyczące ulepszeń i pozytywne obserwacje.
Zawsze, gdy zgłaszasz obserwacje bezpieczeństwa, zastanów się, czy masz sugestie rozwiązania, które mogłoby poprawić sytuację. Twój wkład jest bardzo cenny, ponieważ to ty wiesz, które rozwiązanie będzie najlepsze w danej sytuacji. Pamiętaj, aby dzielić się zdobytymi doświadczeniami z innymi obszarami, aby zapobiec podobnym incydentom. Może tym razem miałeś szczęście, ale następnym razem twój kolega może go nie mieć. Jeśli zauważysz bezpieczne rozwiązanie, które działa naprawdę dobrze, podziel się nim ze współpracownikami, aby zarejestrować je jako pozytywne obserwacje. Będzie to promować bezpieczeństwo i zachęcać do otwartej komunikacji. Do rejestracji można użyć tych samych środków, co w przypadku innych obserwacji bezpieczeństwa. Co będzie dalej? Zespół do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy otrzyma wszystkie rejestracje i przydzieli je do różnych jednostek w celu ich cotygodniowego monitorowania. We wszystkich przypadkach możesz spodziewać się odpowiedzi od zespołu do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w ciągu jednego dnia. Zgłaszanie obserwacji bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie dla zespołu do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w celu ustanowienia środków zapobiegawczych, aby uniknąć ponownego wystąpienia i obrażeń na terenie zakładu. Jeśli masz wątpliwości, czy warto to zgłosić, zawsze kieruj się zasadą: lepiej zgłosić za dużo niż za mało. Zawsze przeprowadzaj ocenę ryzyka w ostatniej chwili i nigdy nie bój się przerwać pracy w niebezpiecznych sytuacjach. Pamiętaj, jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, ponosisz odpowiedzialność za jego skutki. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Uważaj na siebie i osoby, które cię asekurują, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do domu.